Rodowód z 14 konkursu tradycyjnych potraw i wybiegów wielkanocnych, zorganizowany przez Gminę Ośrodek Kultury w Okręgu Górnej w dniu 15 marca bieżącego roku. Konkurs został rozstrzygnięty do konkursu, zgłosiło się 19 uczestniczek z terenu gminy. Panie oczywiście zaskoczyły nas tutaj pomysłowością i kursem kulinarnym. Celem konkursu była prezentacja dziedzictwa kulinarnego naszej gminy i wyłonienie aktywnych mieszkanek zajmujących się kultywowaniem tradycyjnych wypieków i potraw wielkanocnych. Żyje w składzie pani Marcela Głokowska, kierownik terenowego zespołu doradców Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kosiennym, pani Alicja Wojcyńska, kierownik oddziału obsługi turystycznej i promocji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Emil Siś, inspektor do spraw promocji gminy, ocenił walory smakowe prezentowanych wypieków i potraw, ich estetykę, wykonanie i związek z tradycją. Żywi przyznał w kategorii ciasta pierwszą nagrodę Wielkanocne Gniazdo, Grzbieta Jezierska z Sosnowa. Drugi raz i pierwsze miejsce. Proszę, to nagroda rzeczowa za udział w konkursie. Wszystkie potrawy były rewelacyjne, były zaskakujące, typowo i wiosenne, i wielkanocne, więc no, panie spisały się na medal.